Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Jestem bardzo ciekawa, co szykujecie na Dzień Mamy, ponieważ jest to bardzo szczególny dzień i jednocześnie możemy zabrać mamę do restauracji, do kina, zrobić wspaniałe spa, a jednocześnie zaplanować jej zaplecze pielęgnacyjne na kolejnych kilka miesięcy. Bo wiem, że wasze mamy bardzo lubią pielęgnację, mają swoje ulubione marki, więc jednocześnie opowiem wam, jakie są na promocji na e-kobiecy, ponieważ ruszyła fantastyczna promocja i zawsze wam przygotowuję przegląd. Co mnie zaciekawiło, co ja na przykład sprawię mojej mamie, sobie, bo również dla siebie perełki znalazłam i jednocześnie te produkty, które lubię i chętnie do nich wracam i jednocześnie właśnie są na promocji. Także dzisiaj będzie m.in. marka Bielenda, Woli Botanica, oczywiście Lumen, Bosfera, także będą kule do kąpieli. Także zdecydowanie warto obejrzeć ten film, zostać ze mną, a jednocześnie subskrybować kanał. I pamiętajcie, że na bieżąco jesteście również na Instagramie ze mną, co się u mnie dzieje. Także dzisiaj przegląd. Ale nie tylko, ponieważ to będzie szereg fantastycznych inspiracji i troszeczkę powrót do przeszłości. A jeżeli już o tym mówimy, to pokażę wam produkt, który bardzo mi się kojarzy z moją mamą i jednocześnie naprawdę miło go wspominam, ponieważ kiedyś było zdecydowanie mniej produktów, nie było takich osób, które kuszą do nowości, a w związku z tym moja mama chętnie po prostu powracała do różnych wersji płynów dwufazowych, bo jednocześnie bardzo mocno maluje oko. Powiem wam, że jeżeli chodzi o buzię, to używa tylko pudru, czasem jakiegoś różu, natomiast mocno podkreśla oko, w związku z tym te dwufazówki u niej naprawdę sprawdzają się. Mają swoją dużą rolę w jej pielęgnacji, w związku z tym stwierdziłam, że przetestujemy markę Bielenda, która jest aktualnie na promocji i jednocześnie możecie sobie potestować kilka fantastycznych produktów z tej marki, m.in. właśnie płyn dwufazowy, bawełna tym razem miała już wersję bodajże z awokado, więc teraz stwierdzimy, czy jest lepszy. Czy ten kosmetyk pachnie? Bardzo delikatnie, bardzo. Ja nie czuję tego zapachu. To jest do cery wrażliwej, oczyszcza i łagodzi, kwas hialuronowy, keratyna i alantoina, która łagodzi, więc mam nadzieję, że też nie będzie szczypać. Dajcie znać, czy miałyście te produkty dwufazowe, bo wydaje mi się, że ten wariant będzie w porządku. I propos naszych mam, marka Mom & Who bardzo mnie zainteresowała i jak już przeglądałam, myślę, że z miesiąc temu nowości na e-kobiecej, to zainteresowała mnie ta marka z uwagi na to, że przede wszystkim jest to marka nastawiona bardzo na kobiety. My jesteśmy w różnym wieku mamy dzieci, w różnym wieku też przede wszystkim zachodzimy w ciążę, więc tutaj marka przede wszystkim jest nastawiona na różne kategorie wiekowe. To mnie cieszy, ponieważ ma dużo takich uniwersalnych produktów, ale Mom & Who. Czyli mogą używać tych produktów kobiety, które karmią piersią, które są w ciąży i gdzieś tam ten maluszek niedługo się pojawi. Także to mnie bardzo cieszy, że takie marki, samym nawet przekazem, jeżeli chodzi o nazwę, już nam coś sugerują i jednocześnie jest to bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Mnie mało co zaskakuje, ale powiem wam, że jak ja zobaczyłam tą markę, jednocześnie logo pani w ciąży, która... czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka, nie wiadomo. Po prostu zasugerowano, że to jest kosmetyk właśnie dla kobiet, które są w takim szczególnym okresie, a muszę wam powiedzieć, że takich marek jest mało. Mało się poleca kobietom w ciąży kosmetyki, bo nie wiadomo, co im służy, mogą mieć alergię, więc ten produkt powinien być naprawdę w porządku. Multiwitaminowy krem chroniący na dzień SPF 30, to mnie bardzo zainteresowało. To jest taki krem też dla dzieci, dla mam, więc ja zamierzam, słuchajcie, nim też smarować ksawcia. On nie ma szczególnego zapachu, bardziej taki kremowy, ma taką żółtą konsystencję. I słuchajcie, zaraz wam pokażę, jak wygląda na dłoni. O, zobaczcie sobie. Jest naprawdę w porządku, czyli nie będzie, wiecie, bielił dzieciaczka, nic się nie będzie działo, naprawdę to ładnie wygląda i przede wszystkim bardzo ładnie pachnie, tak delikatnie, więc myślę, że tutaj nikomu nie będzie zapach przeszkadzał. A wracając do mojej mamy, pokażę wam kosmetyk, który mnie bardzo zainteresował, z uwagi na to, że ja go sama testowałam i jak zobaczyłam, że marka Lumen jest objęta tą promocją, to po prostu myślałam, że was zainspiruje troszeczkę pod kątem właśnie tych produktów, bo Lumen bardzo lubię, wy też cenicie sobie kremy do twarzy, produkty pielęgnacyjne i zauważyłam, że bardzo lubicie toniki. Ja również, moja przyjaciółka też i od lat jest ogromnym fanem Lumen, od kiedy dostała ode mnie pierwsze produkty i później sama już sobie zamawiała, więc pokażę wam nawilżający tonik. Ten kosmetyk was zdecydowanie zainteresuje, ponieważ ma taką fajną, gęstą formułę i jednocześnie bardzo ładnie nawilża, też ładnie pachnie. Jest to kosmetyk taki niezwykle uniwersalny,
jest duży, ponieważ tutaj jest 400 ml, więc to jest spora butla. I ja ten produkt, słuchajcie, zdecydowanie zamówiłam z myślą o mojej mamie, więc marka Lumen również jest na promocji, oni mają fantastyczne bronzery w kropelkach, co mnie bardzo cieszy, ponieważ uwielbiam takie produkty, bardzo też delikatne, więc jak zaczynacie konturowanie, to będzie świetna opcja. Korektor marki Lumen jest fantastyczny, mają świetne tusze do rzęs, ale co zawsze mnie zachwyca, to kremy do twarzy i moja przyjaciółka na przykład rekomenduje bardzo linię z witaminą C. Uwielbiam, także dajcie koniecznie znać, czy coś macie ulubionego z marki Lumen. I do tego zamówiłam serum. To jest korektor zmarszczek od marki Ava. Bardzo fajny skład, ale jednocześnie często mi piszecie, że macie różne budżety na dzień mamy, na różne okazje i to mogą być duże budżety, mogą być na przykład troszeczkę niższe, ale na przykład rekompensujecie to na przykład jakimś wyjściem, więc chcecie po prostu połączyć to wszystko w fajnej cenie, a jednocześnie skupić się na przykład na wyjściu i dołożyć kosmetyk. Więc to jest jak najbardziej super. I ja na przykład stwierdziłam, że pokażę Wam kosmetyk, który ma bardzo fajny skład. Witaminę C, koenzym Q10 i działa przede wszystkim odmładzająco, jednocześnie jest to forma serum, więc ja mamie zamówiłam takie serum do twarzy, już Wam pokazuję, jak to wygląda. To jest, słuchajcie, taki produkt, który ma, bardzo przypomina markę Yumiso, jeżeli chodzi o opakowanie. To jest Ava C+ Strategy, korektor zmarszczek i tutaj mamy przede wszystkim witaminkę C, która no przepięknie ma rozświetlać naszą skórę, więc myślę, że to Wam na pewno da do myślenia, jeżeli chodzi o prezent. Skóra jest jędrna, gładka, nawilżona. Mamy bogatą tak naprawdę formułę w antyoksydanty, więc to mi się bardzo podoba. I tutaj, słuchajcie, jeżeli chodzi o skład, jest bardzo krótki, w związku z tym możecie sobie przetestować i jednocześnie coś sprawić Waszym mamom. Także u mnie, słuchajcie, taki zestaw, już Wam pokazuję. I dla siebie zdecydowanie znalazłam produkty, które kocham, uwielbiam, zresztą w tle możecie zobaczyć świecę Bosfera i to jest zapach wiosenny, bardzo ładny. Powiem Wam, że pięknie pachnie mi w kuchni, tutaj się też unosi w salonie, więc naprawdę warto mieć te świece Bosfery, ponieważ one mają przede wszystkim drewniany knot, są naturalne i co ważne, ten zapach jest taki fajny, skoncentrowany, on na takie większe pomieszczenia będzie świetny, ponieważ to są dosyć mocne świece, więc muszę Wam powiedzieć, że tak jak odpalacie sobie wiosną, latem, to warto wieczorem, ponieważ ten zapach się unosi, już wtedy mniej troszeczkę wietrzymy pomieszczenia, ponieważ zamykamy na przykład balkony, bo zawsze mi piszecie, że szkoda Wam odpalać świece, bo gdzieś tam cały czas jest przewiew, ale i tak ja mam wrażenie, że te zapachy gdzieś tam się unoszą, jak się wchodzi do mieszkania, to jest takie miłe wrażenie, więc te świece są naprawdę fantastyczne, to też jest super opcja na prezent. Dla mnie, słuchajcie, kule do kąpieli są odkryciem atmosfery. Ja już Wam wielokrotnie mówiłam, że uwielbiam ten zapach, uwielbiam przede wszystkim to, jak te kule są esencjonalne, jeżeli chodzi o zapach, że naprawdę on się unosi w całym domu. Także wzięłam melon z ogórkiem, to jest jeden z moich ulubieńców. Wzięłam, o, no to Wam zawsze polecam, kwiat dzikiego bzu, to są ręcznie robione w ogóle kule i jagody i figa. Tego jeszcze, słuchajcie, nie miałam, tutaj mi chyba dziewczyny dorzuciły, żebym sobie przetestowała zapach. Nie no, bez jest po prostu bezkonkurencyjny, naprawdę. Jeżeli chodzi o kule o zapachu bzu, jest fenomenalna. I propos ulubionych zapachów i propos kąpieli, ostatnio koleżanka zapytała mnie, co ja robię, że mam taką pianę? Ja generalnie używam żelu pod prysznic jako płynu do kąpieli, więc to jest jeden z takich patentów. I po kąpieli zamówiłam sobie mleczko kokosowe z probiotykiem od marki Bielenda. Ja już Wam powiem, jak to pachnie, bo ja muszę po prostu sprawdzić i muszę sobie zobaczyć konsystencję, bo miałam ochotę na kokos. I to jest takie mleczko, formuła wegańska, ochrona mikrobiomu skóry, 99% składników pochodzenia naturalnego. I sprawdzamy sobie zapach. Konsystencja szybko się wchłania. Wiecie co? To jest takie połączenie zapachu gofra, lodów śmietankowych, odrobina kokosu i masło kakaowe ziai. To w słoiczku takie brązowe. Ten zapach może Wam się spodobać, także sobie koniecznie zamówcie. Ale to nie jest oczywisty kokos, to jest taki zapach słodkie lody waniliowe z odrobiną kokosu i kakao. Takie w formie tego masełka z ziai. Ale później, słuchajcie, jest takie, trochę się ulatnia, jest takie lżejsze. Pachnie bardzo mlecznie. Ale powiem Wam, że mi się podoba zapach, bo ja lubię takie czasami takie słodkie zapachy. I właśnie propos tego, marka Veoli Botanica jest też
promocję. Ja bardzo lubię w ogóle tą markę. Gdzieś tam generalnie mam też sentyment do marki Sensumar, do marki Voli, Resi, bo to są takie marki, które pokazały, że można stworzyć naprawdę świetne produkty, w moim zdaniem o dobrych składach, o bardzo dobrych. I to są marki, które dbają o te składy, więc tutaj nic Wam się nie trafi takiego, co powinno uczulić. A wręcz przeciwnie, Wy na przykład bardzo uwielbiacie olejek różany, tutaj są w ogóle płatki róży, więc to mnie zawsze cieszy, że jest taki dodatek. Troszeczkę chyba mniej jest tych płatków, nie wiem, ale to jest, słuchajcie, taki przepiękny landrynkowy zapach. Ja bardzo lubię. On jest taki słodki, ta skóra tak pachnie nawet nie różą, tylko takim cukierkiem troszeczkę. Bardzo słodziutki zapach i w ogóle formuła jest mocno taka odżywcza. Ja bardzo lubię w ogóle ten olejek. I tutaj jest relaksujący olejek do ciała z płatkami róży. Także to jest bardzo kobiece, to jest bardzo fajny też prezent na dzień mamy, więc jeżeli Wasze mamy lubią olejki, zaraz po kąpieli, to super, ale Mokosz też ma inne rozwiązanie. Ja akurat ten zapach bardzo miło wspominam, to jest wiśnia z czekoladą, to jest taki bardzo esencjonalny zapach. On jest świetny, słuchajcie, jako masło takie wykańczające Waszą pielęgnację. Więc słuchajcie, zdecydowanie Wam polecam w ogóle masło Mokosz, też melon z ogórkiem jest, słuchajcie, fantastyczny. Oni naprawdę mają dobre masło, ja już od lat testuję różne wariacje, jeżeli chodzi o ich zapachy. Nie testowałam tylko jeszcze tego najnowszego marakuja i to jest wersja brązująca już, więc dajcie znać, czy ona faktycznie działa, bo jeżeli chodzi o samopalacze, no to mam swojego faworyta, ale jeżeli chodzi o balsamy brązujące, szukam. Szukam, słuchajcie, bo na razie jestem na ten ekspert, wierna od 2 lat, natomiast szukam jakiejś alternatywy. Może ta naturalna będzie, słuchajcie, fajna. Także zdajcie znać, czy miałyście ten zapach. I słuchajcie, notabene, ostatnio niby w fajnej cenie pani z Sephory, albo chyba z Douglasa, proponowała mi właśnie ten balsam jako dodatek do zamówienia, jeżeli chodzi o perfumy. Natomiast na kobiecej był zdecydowanie lepszej cenie. Także warto kupować przede wszystkim w drogeriach internetowych, bo po prostu macie lepsze ceny. Wrócę na chwilkę do dwóch marek, m.in. do marki Ava, ponieważ pomyślałam, że warto obdarować również nasze babcie, z uwagi na to, że wiecie, nasi tatusiowie to zapominają, albo po prostu tworzą życzenia przez telefon, wiecie, różnie bywa, więc stwierdziłam, że ja moją babcię lubię rozpieszczać tak na co dzień. Mamy Natana również, w związku z tym Natan zawsze, jeżeli są różnego rodzaju okazje, a dotyczą jego mamy, to wie doskonale, że może na mnie liczyć pod kątem po prostu doradzenia, więc myślę, że u Was jest podobnie i to Wy jesteście mózgiem operacji, niestety. Albo niestety, ponieważ zawsze macie wszystko pod kontrolą. Także wybór prezentu też moim zdaniem dla teściowej, czy też dla naszej babci jest bardzo ważny, ponieważ to jest szczególny dzień i myślę, że po prostu poczują się miło. U nas na przykład Natan zawsze kupuje bukiet kwiatów, i jedziemy z prezentem takim pielęgnacyjnym z mojej strony do teściowej. Tak to, słuchajcie, wygląda, więc myślę, że moją mamę rozpieszczę jakimś może wyjściem też do spa i jednocześnie właśnie tymi prezentami, bo to będzie takie przyjemne z pożytecznym, a że moja mama lubi też wychodzić, to jak złapiemy, słuchajcie, chwilkę, to myślę, że jeszcze pójdziemy na dobrą kolację, ponieważ to jest bardzo szczególny dzień, warto to celebrować. Natan też już, słuchajcie, mnie pytał, co bym chciała dostać. Może perfumy. Mam już, słuchajcie, taki jeden zapach upatrzony z Valentino, także dam Wam znać na Instagramie. Także koniecznie obserwujcie, wpadajcie, ponieważ tam naprawdę jest bardzo dużo polecajek, które widzę, że Wam się sprawdzają, także świetnie, bo jednocześnie piszecie mi, że to są naprawdę strzał dziesiątkę polecenia, które Wam się sprawdzają w pielęgnacji, nie tylko takie na co dzień, również żywieniowe, pod kątem dietetycznym, więc ja już, słuchajcie, czuję, że powinnam się napić szklankę wody, więc pokażę Wam ten produkt z Avy. To jest, słuchajcie, taki krem do twarzy opalizujący. On bardzo mnie zaciekawił, ponieważ to jest krem, który fantastycznie się sprawdzi jako prezent na dzień mamy dla osób, które mają przede wszystkim skórę dojrzałą, bo to jest, słuchajcie, taki produkt, który on tak delikatnie opalizuje. Nie mogę Wam pokazać, bo słuchajcie, jest zamknięty, zafoliowany, co jest oczywiście ogromnym plusem, ponieważ wtedy macie pewność, że po prostu ten kosmetyk nie był używany wcześniej. On upiększa, odżywia, widocznie poprawia kolor skóry. Ja, słuchajcie, z myślą o mojej mamie, która nie używa podkładu, zamówiłam jeszcze jej do prezentu, słuchajcie, ten krem, bo on też przepięknie, słuchajcie, rozświetla skórę, także myślę, że to będzie naprawdę super prezent na dzień mamy, kiedy szukamy czegoś, co skórom dojrzałym na pewno pomoże odzyskać też blask, taką przepiękną kolorystykę, w związku z tym to. Natomiast druga wersja kremu, i to myślę, że Was też bardzo ciekawi, ponieważ regularnie pytacie o markę Pulitu, którą ja notabene bardzo mało testuję, ponieważ zwykle drogerie mają bardzo mało tych produktów na stanie, więc nie chcę Wam czegoś polecać, co po prostu ciężko później znaleźć, ale
Kobieca jest, słuchajcie, tutaj tak patrzyłam, w Purito, dobrze zaopatrzona, więc wzięłam na testowanie krem z pantenolem. Bardzo mnie on zaciekawił, ponieważ słuchajcie, po pierwsze, ma skwalan, który moja skóra bardzo lubi, ale wiem, że nie wszystkie tolerują ten składnik, więc ja się czuję w nim świetnie. Wąkrota azecka, która koi. Mamy pantenol, który łagodzi, nawilża i mamy niacynamid, który rozjaśnia, więc jest to sekret też jednocześnie koreańskiej pielęgnacji, bo oni zwykle bazują w każdym możliwym kremie na niacynamidzie, który przepięknie rozświetla, działa jednocześnie przeciwzmarszczkowo i fantastycznie się też balansuje z witaminą C. Z pantenolem, więc możecie łączyć tutaj swoją pielęgnację i wcale nie jest tak, że niacynamid w połączeniu z witaminą C jest złym połączeniem, bo koreańskie stężenia są troszeczkę inne i oni tak dobierają je, żeby to naprawdę współgrało i jednocześnie niacynamid, witamina C zwiększa to rozjaśnianie działania niacynamidu. Także tak w wolnym skrócie, bo słuchajcie, konsultowałam to z wieloma kosmetologami, którzy naprawdę są na bieżąco z badaniami naukowymi, z obserwacjami, z testami. Gdzieś poszła jakaś plotka o tym niacynamidzie i witaminie C, natomiast pamiętajcie, że trzeba też zwracać uwagę na stężenie, a my tutaj mamy zdecydowanie mniejszą wiedzę jako konsumenci w tym zakresie, więc ja poszłam po radę do kosmetologa i do takiego doświadczonego 20 lat, który notabene ma bardzo fajny kanał na YouTubie i jest to kopalnia wiedzy. Jednocześnie przyjemny człowiek tak na co dzień, więc uwielbiam, uwielbiam. 80 ml, bardzo fajna cena. Jest to taka lekka konsystencja, więc myślę, że Wam się powinna spodobać i marka Purito w ogóle ma takie delikatne konsystencje, więc jeżeli szukacie czegoś łagodzącego, coś co wspiera mikrobiom naszej skóry i naszą barierę hydrolipidową, to ten kosmetyk myślę, że Wam się spodoba i to jest taka ciekawa opcja, żeby na przykład jak macie u mam, zauważycie, że ma cerę wrażliwą, taką zaczerwienioną skórę, no to podrażni, to jest też świetna opcja, żeby po prostu jej kupić coś łagodzącego, takie SOS dla skóry na kolejnych kilka miesięcy. Mam nadzieję, że te inspiracje przede wszystkim pomogą Wam dobrać idealny prezent na Dzień Mamy. Też są świetne propozycje u mnie na Instagramie, macie też rolki przygotowane, także myślę, że w tym dniu ubrałam Was fantastyczne prezenty. A jednocześnie pokażę Wam coś, co myślę, że Was bardzo zaciekawi, mnie również zaciekawiło, bo jest tam mowa o celulicie, a myślę, że to doskwiera wielu kobietom. W związku z tym pokażę Wam, na jaki zabieg możecie zaprosić mamę na przykład do domu. Lampka wina, jakaś dobra herbata rozgrzewająca i słuchajcie, błoto z Morza Martwego od marki Mokosz. To jest produkt, który możecie stosować na 3 sposoby. Między innymi jak, uwaga, maska do twarzy, 4-5 łyżeczek, połączyć z łyżką wody, uzyskać konsystencję pasty, możesz dodać pół łyżeczki kosmetycznego olejku, na przykład jojoba, pozostaw na skórze przez 10-15 minut. Maseczka na twarzy zwilżaj wodą, aby uniknąć zaschnięcia. W środku cery tłustej pozostaw ją do całkowitego wyschnięcia, czyli tłusta zostawiamy, a mieszana, normalna, sucha, pryskamy cały czas wodą, traktujemy to jako glinkę. Później mamy kąpiel błotną, o, to mi się, słuchajcie, podoba. 50-200 ml błota wsyp do wanny i zalej ciepłą wodą. Kąpiel powinna trwać 10-15 minut. Do kąpieli możesz dodać 10 kropel ulubionego olejku eterycznego, na przykład oczywiście marki Mokosz, i maska na ciało, celulit. 100 ml błota połączy z 25 ml ciepłej wody i 10 ml kosmetycznego olejku bazowego, Mokosz, na przykład jojoba. I słuchajcie, smarujemy określone partie dotknięte celulitem, w tym brakiem ujędrnienia, na przykład brzuch, pośladki i uda. Także to jest bardzo uniwersalny kosmetyk, powiem Wam, że ten powinien Was bardzo zaciekawić. Ja Wam link zostawię do tych oczywiście produktów. Ja słuchajcie, tutaj będę testować też przy okazji z Natanem produkty od marki Bilenda, ponieważ pojawiło się dużo fajnych nowości. Pytałam dziewczyny, co to za nowości w zasadzie, to podpowiedziały mi, że kilka kosmetyków naprawdę się bardzo fajnie sprzedaje, że też super od Was feedback, że właśnie partnerzy są zadowoleni, że to się nie klei, nie lepi. Naprawdę bardzo dobre opinie są ogólnie o wchłanialności kosmetyków i takim wyraźnym wygłodzeniu, zmiękczeniu skóry, zwłaszcza po goleniu. Wzięłam Natanowi energetyzujący krem o działaniu przeciwzmarszczkowym od marki Bielenda. I to jest, słuchajcie, taki kremik w klasycznym opakowaniu. Kremowa formuła. Coś, do czego na pewno zmuszę Natana, w ogóle nie ma opcji, żeby nie używał. W końcu krem pod oczy nawilżająco przeciwzmarszczkowy. To jest też takie klasyczne pudełeczko marki Bielenda. I to mnie bardzo zainteresowało, z uwagi na konsystencję i to myślę, że będzie używał o poranku, krem serum regenerująco przeciwzmarszczkowe. Także Natan bardzo dużo używa takich kosmetyków, znaczy dużo, no ma takie 4 podstawowe produkty, czyli żel do mycia, mgiełka do buzi, krem
serum, więc ja uważam, że to jest naprawdę fantastyczne rozwiązanie, żeby zainteresować partnerów do korzystania z takiej pielęgnacji, bo to już zdecydowanie jest ich szata graficzna, oni nie lubią używać naszych kosmetyków, a jeżeli już to się bardzo kryją, nie, to nie ja, więc wiecie jak to jest, dajcie znać koniecznie jakie są u Was. Chociaż Nathan na przykład bardzo lubi Stone by Me krem ze ślimakiem, ten czerwony, więc bardzo, bardzo mu pasuje ta konsystencja, dlatego też szukałam lekkiej, więc daję Wam znać, że to będzie taki już na zaś pomysł na dzień taty, bo myślę, że tutaj dużo z Was będzie no po prostu same kupowało, tak, i dawało, albo gdzieś tam zaprosicie swoich partnerów na jakąś pizzę, obiad dobry z dzieciakami, więc też będzie takie fajne wyjście. W ogóle to są naprawdę świetne nierodzinne. Także bardzo się cieszę, że mogłam dla Was nagrać ten film. Ja słuchajcie, już pokompletowałam swoje zestawy pielęgnacyjne dla mamy, dla teściowej, dla babci. Także się bardzo cieszę przy okazji, bo dzięki temu filmowi mogłam Wam pokazać, co dla kogo stworzyłam, co też sprawiłam dla siebie, bo słuchajcie, też znalazłam dla siebie inspirację do kolejnych produktów pielęgnacyjnych i ja to. To zdecydowanie, to jest naprawdę bardzo fajny kosmetyk, także ja będę się foliować, będę maseczkować. Ja słuchajcie, ten rok zaliczam do bardzo takiego intensywnego, jeżeli chodzi o pielęgnację ciała, czasu. W związku z tym myślę, że Wy również się troszeczkę tutaj zainspirujecie na kanale, zwłaszcza foliowanie na przykład, bardzo Was to zainteresowało. Także dziewczyny, subskrybujcie kanał, wpadajcie na Instagram, się z Wami żegnam. Buziaki, trzymajcie się, cześć!